Witam was, nazywam się Marek Cypliński. Przyjechałem tutaj 2000 kilometrów. Wiecie co, kiedyś przyjeżdżałem tutaj, dlatego, bo szukałem wolności i pokoju. I to było miejsce, gdzie spotykałem namiastkę tej wolności i pokoju. Tak mi się wydawało. Ale wracałem do domu i wszystko było beznadziejne z powrotem. Dalej miałem problemy z depresją. Dalej przeżywałem nerwice. Dalej przeżywałem odrzucenie. Nie czułem się akceptowany w życiu. I wiecie co? Żyłem religijnym życiem. I wydawało mi się, że wszystko jest okej. Ale tak naprawdę nie znałem Jezusa, o którym mówiłem, że w Niego wierzę. I w którymś momencie zamknąłem się w piwnicy i planowałem samobójstwo. Ale wiedziałem, byłem świadomy tego, że musi być coś więcej niż to, co widzę, to, co dotykam, to, co czuję. I widząc przed sobą w piwnicy tylko ścianę, zawołałem: Jezus, jeśli Ty jesteś żywy i prawdziwy, ja potrzebuję Cię poznać tu i teraz, w tym momencie. I On mi odpowiedział. I zdecydowałem się pójść za Nim. Oddałem Mu życie. Wiesz, On uwolnił mnie od depresji. Uwolnił mnie od nerwicy. Kiedy wszyscy inni mówili, że nic nie może mi pomóc. Kiedy próbowano mnie leczyć psychiatrycznie. Jezus uwolnił mnie w jednej chwili, w jednym momencie. I wiesz, problemem człowieka dzisiaj nie jest to, że ma jakieś mnóstwo błędów, typu, że cudzołoży, że kradnie, że zabija, krzywdzi. Problemem człowieka jest to, że żyje bez Boga. Ja żyłem bez Jezusa i to był mój główny problem. Wiesz, gdy zacząłem żyć z Jezusem, gdy oddałem Mu swoje życie, zaczęliśmy być partnerami, zaczęliśmy być najlepszymi przyjaciółmi. I to zmieniło wszystko w moim życiu. Zacząłem się stawać taki jak ten, z którym się przyjaźnię. Taki jak ten, z którym przebywam. Wiesz, to, co się spostrzega na zewnątrz jako grzech, przestało mnie interesować. Próbowałem kiedyś mefedronu, próbowałem marihuany. Byłem uzależniony od alkoholu i papierosów. I nic nie mogło mnie od tego uwolnić. Ale w blasku Jezusa wszystko inne straciło swój blask. Gwarantuję Ci na 100%, jeśli zdecydujesz się oddać życie Jezusowi, nic innego już nie będzie miało takiego blasku. Nic innego nie będzie Cię już tak pociągać jak sam Jezus. Gwarantuję Ci, że jeśli otworzysz swoje serce, zaczniesz wołać do Niego. On będzie Ci odpowiadał, jeśli zawołasz ze szczerego serca. Wiesz, Jezus jest dzisiaj taki sam jak 2000 lat temu. On uzdrawia i uwalnia od demonów. Widziałem to wiele razy. Sam byłem uzdrowiony. Jeśli zmagasz się z jakąś chorobą, przełam się, przyjdź do mnie. Położę na Ciebie ręce. Zostaniesz uzdrowiony przez imię Jezus. Widziałem to wiele razy. Widziałem osoby, które były ślepe i odzyskiwały wzrok. Widziałem głuchych, którzy odzyskiwali słuch. Widziałem wydłużające się nogi. Wiesz, to wszystko jest za darmo. Nie możesz sobie zasłużyć na łaskę. Nie możesz sobie zasłużyć na niebo. Zbawiony możesz być tylko przez wiarę w Jezusa. Oddając Mu życie i decydując się pójść za Nim. Chcesz? Jesteśmy tu dla Ciebie. Spotkaliśmy Jezusa i zwariowaliśmy na Jego punkcie. Przyjdź do nas, jeśli chcesz o tym porozmawiać. Przyjdź do nas, a możesz się spotkać z Bogiem w jednej chwili, dzisiaj, tu i teraz. To zmieni wszystko. Ja nie stałem się lepszym człowiekiem, gdy zacząłem żyć z Jezusem. Ja stałem się nowym stworzeniem.